Dzień dobry, moi drodzy! Dawno się nie widzieliśmy. Ja mam tu małą historię dla was do opowiedzenia, co mam z palcem. I jeszcze wam mam świetną wiadomość co do maratonu pośladkowego. Kto nie wie, kto nie obserwuje mnie na Instagramie, zaraz wszystko wam opowiem. Zaczniemy od palca. Co się stało z palcem? Pierwszy raz w życiu zszywali mi palec, spoilery. Kroiłam awokado, robiłam sobie tak, trzymałam po prostu awokado i tak sobie pokroiłam razem z awokado. Nóż był bardzo ostry i przycięłam sobie mięsień tak bardzo głęboko. Nigdy w życiu w ogóle nie widziałam tak wielkiej dziury w swojej skórze. Strasznie przerażające to było, ja boję się takich rzeczy, od razu mnie mdli, mogę też zemdleć, więc no było niefajnie. Zadzwoniliśmy do mojego brata, a brat powiedział, że trzeba zszywać i zszywał, wiecie kto mi zszywał? Chirurg dentystyczny. Chirurg dentystyczny zszywał mi rękę, więc bardzo delikatnie tam wszystko mi ładnie zrobił. Także awokado, niebezpieczna rzecz i niedawno się dowiedziałam też od podopiecznego, że jest taka nazwa i sobie też wygooglowałam, zobaczyłam awokado hand, czyli to jest bardzo rozpowszechniona rzecz na świecie, że ludzie krojąc awokado albo wyciągając pestkę sobie przycinają coś, robią coś z ręką. Także uważajcie, awokado na desce, delikatnie. Uch. Tak sobie. No, wygląda to też tak, wiecie. Szwy takie, tak dziwnie, że szyli. Na mojej skórze coś zszywali. A jeszcze chcieli rodzice, żebym poszła na medycynę. Dałabym tam radę, na pewno. Więc wracamy do maratonu pośladkowego. Przyczyna, dlaczego mnie nie ma w ogóle na YouTubie, bo jestem zapracowana, moi drodzy. Robiłam plan treningowy dla was na pośladki. To jest miesięczny plan treningowy. To są 10 filmików, 10 treningów. Każdy trening jest coraz bardziej trudniejszy. Są różne. Co 2-3 dni musicie trenować i po tym planie treningowym pośladki się podciągają. Specjalnie to zrobiłam właśnie na wiosnę. Startujemy 15 kwietnia i teraz robię przedsprzedaż, moi drodzy. Do 31 marca koszt uczestnictwa w maratonie jest tylko 90 zł i w gratisie dostajecie plan żywieniowy. Taki plan żywieniowy, który będzie pasował do każdej osoby. To są przykładowe posiłki, co z czym lepiej łączyć. Jaki trzymać odstęp czasowy. Taka zdrowa tak naprawdę podstawa odżywiania. Od 1 kwietnia do 15 jest normalna sprzedaż, już uczestnictwo w maratonie będzie kosztowało 110 zł. I już bez tego planu żywieniowego. Jeszcze jedna rzecz. Biorąc udział w tym maratonie, możecie wygrać masaż. Albo tajski, albo antycelulitowy, wybieracie sami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wysłać mi zdjęcia przed i po. Możecie tylko pośladków, możecie całe ciało, bez głowy, bez twarzy. Nie potrzebuję, także nie krępujcie się, nie wstydźcie się. I ta osoba, która będzie miała najlepsze wyniki, wygrywa. Te treningi są naprawdę, naprawdę świetne. Jeszcze czegoś takiego nie robiłam. Robiłam maratony takie zwykłe treningowe, że tam robimy tam górę, dół, brzuch. I to były takie same treningi, a tutaj z każdym treningiem będzie coraz trudniej. Znamy od podstaw. Potrzebujecie do tego ciężarek, 4 albo 5-kilogramowy i takie krótkie taśmy, gumy na nogi. To mogą być takie gumowe, to mogą być tkaninowe. Najważniejsze, żeby było takie na nogi, takie wąskie, niedługie taśmy. To tyle. Także przez sprzedaż. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, 90 zł plus plan żywieniowy, piszcie do mnie albo na Facebooku, albo na Instagramie. Linki zostawiam pod filmikiem.
Co u mnie jeszcze, moi drodzy? No, cała jestem w pracy, tak naprawdę dużo teraz pracuję. W remoncie, chociaż już nawet na remont nie mam czasu. Nie wiem kiedy, może jutro już pojadę na wybierać płytki, nawet nie wybrałam płytki. Odbiór mieszkania jest przełom kwiecień, maj. No już muszę się pośpieszyć, ale stolarza już mam. Był na mieszkaniu, wymierzył. No płytki, Boże, te płytki, ciężko. Na koniec, moi drodzy, pokażę wam nerkę. Pochwalę się nerką, którą sobie niedawno kupiłam. Dużo osób się pytało właśnie na Instagramie, skąd mam tą nerkę. Tam oznaczałam też, ale tutaj też wam podlinkuję. To się nazywa Suotko. Nie słodko, tylko suotko. W sumie brzmi jak słodko. Więc bardzo, bardzo, bardzo fajne mają tam nerki. Szyją z materiału z odzysku i mają też różne torby, nie tylko nerki. Zerknijcie na Instagram. Bardzo kolorowo tam jest. Każdy znajdzie dla siebie taką swoją indywidualną nerkę. Także zapraszam. To koniec na dzisiaj, moi drodzy. Taka krótka informacja. Tutaj wskoczyłam, żeby się pokazać, przywitać, że żyję, że jestem, że wszystko u mnie jest dobrze. Oprócz tego. Widzimy się niebawem. Działam, żyję, wracam do życia. Wiosna, niedługo. Super. Do zobaczenia.